Czy mieszkańcy Chorzowa mają poczucie humoru? Niebawem sprawdzą to urzędnicy miejscy. Chorzowski magistrat zakupił właśnie aparaty do pomiaru humoru i w najbliższym czasie będzie badał swych petentów. Miasto w ostatnim czasie zaopatrzyło się w wyjątkowe urządzenia. Co to będzie? Postanowiliśmy jeszcze bardziej zadbać o naszych mieszkańców, bo jak Państwo wiedzą, bardzo dbamy o to, żeby po pierwsze angażować mieszkańców w to, co się dzieje w mieście, a po drugie, żeby ułatwiać im przede wszystkim współpracę z urzędnikami. Wiemy, że te dokumenty wszystkie są trudne, my się staramy oczywiście pomagać, ale też wiele zależy od różnych innych sytuacji, które spotykają nas w życiu. Dlatego zdecydowaliśmy zakupić się takie urządzenia, które mierzą jakość samopoczucia. Są to nawet dosyć modne teraz rzeczy, bo ja sama mam zegarek, który mierzy aktywność, który mierzy czas snu. To wszystko wpływa bardzo na nasze samopoczucie. Humor naprawdę można zmierzyć? Będziemy go badać tu w urzędzie? Tak, będziemy badać humor, dlatego że on jest niezbędny przy długotrwałych często procedurach, które są wymagane i wiemy, że często nasi klienci się tym denerwują, są niespokojni, potem się pojawiają błędy. Chcemy tego unikać, więc z tym urządzeniem urzędnicy będą badać każdego naszego klienta, mieszkańca, który do nas przychodzi. Jeżeli humor okaże się zbyt niski, to wtedy każdy urzędnik wie, że ma obowiązek doprowadzić do sytuacji, w której klient się nie poczuje. Różne są metody, bo rozmawialiśmy z naszymi pracownikami. Albo to będzie powiedzenie żartu dobrego oczywiście, albo sprawienie komuś przyjemności dobrym słowem, uśmiechem, zainteresowaniem tą osobą, może drobnym pytaniem, skąd taki zły nastrój. Czasem to po prostu pomaga, ale urzędnicy mają zadanie zrobić tak, aby ten humor ewidentnie podskoczył i żeby petent znalazł się na takim poziomie samopoczucia, który pozwoli mu spokojnie i z radością wypełnić wszelkie niezbędne dokumenty. Teraz prosimy o życzenia z okazji Prima Aprilis dla naszych telewidzów. Życzę humoru przede wszystkim, żebyśmy nie musieli go mierzyć, żeby zawsze był powyżej normy.